Dzień dobry, Lech Żukowski, psycholog. Dzień dobry. Panie doktorze, to jak z tym stresem? Miał pan stres przed wejściem do studia? No jak z wszystkim, co już się któryś raz robi, to coraz mniejszy, prawda? Wiadomo, że no, telewizja jest jakiś stresująca, ale nas najbardziej zawsze stresują wydarzenia nowe. Mhm. Czyli nasz organizm reaguje na zmianę, każdą dla niego postrzeganą. Nowe doświadczenia. Nowe doświadczenia, no i też wiadomo, że brak zmiany może być długo dla nas stresujący, jak na przykład nuda, ale na wszystko, co jest dla niego, no właśnie im bardziej nowe i ta zmiana jest większa od tego naszego optymalnego stanu funkcjonowania, tym jest większy stres. Ale jak zapala się, o właśnie w tym momencie, państwo tego nie widzicie, może kolega operator pokaże czerwoną lampkę na naszej kamerze. Czasem się zastanawiam, czy nie powinna być zielona. Ona znika, jak chcemy pokazać, bo się przełącza kamera druga. Powinna być zielona, ale dobrze, zostawmy to. Stres może być mobilizujący, tak? Czyli może być pozytywny, to znaczy motywować nasz organizm do działania, oby pozytywnie. No oczywiście. No to czyli jest jakby jedna z odmian stresu. Tak, ta klasyczna taka dychotomia stresu na ten eustres pozytywny i dystres to to, o czym właśnie pan redaktor wspomniał, czyli ten, który nas motywuje, kontra ten, który nas eustres hamuje. Taka euforia, tak? Tak, od tego pozytywnego stresu. No i tutaj wiadomo, to jest już taka większa dyskusja o różnicach indywidualnych, bo każdy ma ten różny swój poziom stresu, od którego on go przestaje motywować, się zaczyna paraliżować. No mamy też osoby, prawda, które, żeby czuć się dobrze, muszą, wiadomo, skakać na bungee ze spadochronów i ich to nie stresuje. Dla nich to jest po prostu optymalna zmiana, a dla innych wyjście z domu. Na krawędzi tego mostu. No właśnie, i to są wszystko te różnice indywidualne i z tym raczej nie wygramy i nic nie zrobimy. Tutaj trzeba swoje te granice poznać, jaki ten jest dla mnie optymalny poziom zmian i stresu, w którym funkcjonuje lepiej, ale też no, nie dawać mu się spalić, czyli często jest tak, że my ten stres postrzegamy jako wiele większy niż faktycznie jest. No, świetnym tego przykładem są korki uliczne, no, które nas stresują, denerwują, frustrują. Stoimy, bo będziemy spóźnieni na przykład no, 5-10 minut, a realnie nasz organizm nic nie może z tym zrobić. To znaczy on nas przygotowuje do walki albo do ucieczki z tego miejsca, stąd skok ciśnienia, stąd całe nerwy, a sytuacji jakby nie zmienimy. No i tutaj możemy troszkę poznawczo, czyli myślami to spłycać, że tak, ja tego nie zmienię. Tak, takich, którzy sobie w ten sposób potrafią poradzić w korku, stojąc w korku. Znam takich, którzy się urodzili już z tą zdolnością i ich tak? Tego nie trzeba tłumaczyć. I takich jak ja, którzy na przykład wiedzą, jak to działa i próbują coś z tym zrobić z różnym skutkiem. Da się, chociaż faktycznie no, nie zawsze działa, prawda? Mhm. Czy tego można się nauczyć w takim razie? Bo pewnie literatury nie brakuje, pan sporo przeczytał na ten temat, ale czy kontroli nad stresem można się nauczyć? Jasne. Czy są ćwiczenia jakieś, które mogłyby nam pomóc? To jeszcze możemy dzisiaj zrobić przed wyjściem do pracy, kto ma jest na późniejszą godzinę. Wiele takich ćwiczeń, wiele takich technik, tych takich typowo poznawczych, czyli opartych na tym po prostu na samym naszym nastawieniu i myśleniu, no i fizjologicznych, które głównie opierały się właśnie na wysiłku fizycznym, na prawidłowym oddechu i można się tego nauczyć. To już właśnie też indywidualne jakieś poradnictwo psychologiczne, albo też czytając różnego rodzaju poradniki. Tego też jest, jak pan redaktor wspomniał, wiele. Głębokie oddechy ponoć uspokajają. Ludzie często to mylą. Faktycznie coś się stanie strasznego i oddychaj głęboko. Ludzie zaczynają oddychać szybko. Chodzi faktycznie o ten głęboki oddech i z tym, żeby ta proporcja wdechu do wydechu była odpowiednia. To znaczy, żeby dłużej powietrze wdychać spokojnie nosem, a wypuszczać pomału ustami troszkę krócej niż te powietrze wdychaliśmy, bo wtedy po prostu nasz układ nerwowy odczytuje taką sytuację spokojniejszą i się wyspokaja, ale nie samo szybki oddech. Oddycha. Może być też jakimś no właśnie, nie bardzo, dla organizmu sygnałem, że coś jest nie tak. Szybki dobór tlenu, to znaczy coś się będzie działo. Dla naszego organizmu to jest prosty sygnał. Będziesz walczył albo uciekał. Tak? Mhm. To sprawdźmy, co denerwuje, stresuje właściwie naszych widzów, czyli nasza sonda o tym. Co mnie stresuje? No, brak konsensusu w działalności naszych polityków. Moja powiedz. Bardzo. Pan taki zagoniony, co pana tak stresuje? Co pana tak stresuje? No? Mnie? Obecnie nic. Nic, bo już ja jestem na emeryturze, jestem spokojny. I nie przejmuję się niczym. Jak sobie radzicie z tym stresem? Ćwiczenia, sport, taka rekreacja bardziej. Wyżyć się. Zawsze lubię coś, jestem kucharzem, zawsze lubię coś zgotować. No, może sobie coś przygotować. No, no to jakie są potrawy takie najlepsze na stres? Na stres to jest coś na przykład jakiś desera. Czekolada, spotkania ze znajomymi.
normalnie. Czyli najlepiej stres zajeść, tak? Tak, zajeść słodyczami. Ja sobie radzę w taki sposób, że albo ciut więcej wkładam życia i chęci w to, co robię, albo właśnie tak jak kolega, wyżyć się jakoś, pójść, odsapnąć od codzienności. Do kogo pani dzwoni, jak ma pani stresa, jak panią coś wyprowadzi z równowagi? Do psychologa? Nie, do mamy raczej, bądź do znajomych. Czyli mama jest najlepszym psychologiem? Tak, pewnie. Chyba najlepszym. Zawsze doradzi, pomoże, wesprze. Układanie puzli też, układam puzzle. W tym momencie mam ambicje, żeby ułożyć 4000 puzzle. A jak jeden element zginie, to dopiero będzie stres? Nie. Ja się akurat takimi drobnostkami nie przejmuję. Nie denerwować się. Czyli najlepszy sposób na stres to unikać stresu. Proste, będzie dobrze i koniec, nie? Co byś nie robił? Stres, tematem naszej rozmowy, to co nas najbardziej stresuje? Jak włączamy komputer i nie ma internetu, to już jest chyba największy stres. No dzisiaj tak. Czyli ta cywilizacja. Czyli na pewno nas od zawsze najbardziej stresuje zagrożenie życia i po to ta reakcja jest w nas wpojona od zawsze, żeby nam ratować życie. No ale dziś faktycznie ona trochę sobie robi z nas żarty, bo rzeczy, które nas stresują i faktycznie uruchamiają, faktycznie dla nas zagrożeniem nie są. No jak pan powiedział, brak internetu. To cały czas gonitwa tego czasu, prawda? No, coraz więcej rzeczy, które chcemy mieć, a tak naprawdę ich nie potrzebujemy, to wszystko nasz organizm postrzeguje jakie wyzwanie, zmianę, na którą się musi przystosować, no i ta reakcja fizjologiczna niestety jest niezmienna i zostaje stres uruchomiony, co niekoniecznie jest dla nas zdrowe, jeżeli jest faktycznie uruchamiana za często i my z tym nic nie robimy, no to tak jak troszkę wciskając pedał gazu w samochodzie cały czas na sprzęgle, nic się nie dzieje, on nie jedzie, no i niszczymy sobie, tak, ważne narządy i mechanizmy w organizmie. Co by pan chciał powiedzieć tym, którzy ze stresem sobie nie radzą, że no można porozmawiać z mamą, tak nasi telewidzowie powiedzieli, to są takie najprostsze sposoby, ludzkie rozmowy, rozładowania emocji, ale co jeszcze? I bardzo skuteczne, paradoksalnie, rozmowa jest jednym z tych najlepszych technik, jesteśmy społeczni i to nam stres wyrzuca. Czyli ja zawsze z pacjentami, jak na ten temat rozmawiam, to warto się przyjrzeć swojemu życiu, jeśli jestem bardzo zestresowany i tak to odbieram, prawda? No to wypisujemy wydarzenia czy okoliczności, które w życiu mam, które na ten wpływ, na stres mają wpływ i na to odczucie. No i zastanawiamy się, co z nimi zrobić. No często jest tak, że ten stres też na siebie wrzucamy, no na przykład odkładając rzeczy na później. I stresuje mnie brak czasu, jak popatrzymy, jak ktoś funkcjonuje, no to okazuje się, że nie wiem, ma zawalone dużo spraw osobistych, a codziennie na Facebooku spędza półtorej godziny. Zła organizacja czasu. Planowanie dnia, na przykład notes i taki harmonogram godzina po godzinie, co dzisiaj chcę zrobić, to może pomagać? Może pomagać, ale też może być punktem stresu, jak osoby przesadzają. To też widzę po pacjentach. Oczywiście samo planowanie, co kiedy zrobię, jest dobre, ale na przykład ludzie mają problem z marginesami błędu. To znaczy zaplanują sobie co do godziny coś, co mam zrobić. Czas leci, nie udaje się zrealizować planu i powstaje gigantyczny stres potem, prawda? Pan mówi, kilka razy pojawiło się rozmowy z pacjentami. Czy w którym momencie sięgać po pomoc specjalisty? Kiedy to jest najlepszy czas? Bo jeśli gdzieś w rozmowie ze znajomymi powiemy, że korzystamy z porad psychologa, to czasem dziwnie to wygląda, dziwne są reakcje. W Polsce niestety nie tak radzimy, jest. To są jakby oznaki słabości, tak? ale tak wcale nie jest, nie powinno być. No oczywiście, że nie powinno tak być. W Polsce taki mit jeszcze troszkę się ciągnie, ale już słabnie. No na pewno pierwsza bariera to jest to indywidualne poczucie, że sobie nie radzę i że czuję się tak z tym coraz gorzej. No, ja niestety często mam kontakt z ludźmi, którym już dokładnie fizjologia tego stresu spala organizm. No, na przykład układ trawienny przestaje działać prawidłowo. I takie sobie po szeregu badań, gdzie niby wszystko jest okej z takim układem, są kierowane właśnie do porady, po porady psychologiczne, do poradni zdrowia psychicznego, żeby zdiagnozować, co się w ich życiu psychicznym dzieje, że ich organizm przestał dobrze działać. Bo jak mówiłem, to jest to takie jazda na gazie z trzymanym sprzęgłem. No, jak robimy to codziennie za często, to fizjologia też siądzie. Ta indywidualna granica. Czuję, że rozmowa mi przestała pomagać. Jakby te moje codzienne środki nie przynoszą żadnych skutków, no to wtedy ta pomoc specjalisty może być owocna. Panie doktorze, to życzę miłego dnia. Bez stresu. Bez stresu. A jeśli już, to niech będzie ten pozytywny, czyli taki mobilizujący. Gościem poranka był psycholog dr Lech Żukowski z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Dziękuję. Dziękuję.